Od razu wjeżdżałem jakimś tytułem. No grubo. Nie, to jest tylko zapewnienie. O, że wszystko jest łapane na PlayStation 5. Nie, do wiary, serio? Co tam ciekawego napuszczą? Cinema trailer, not actually gameplay, czyli można już powiedzieć, że to nie jest na silniku gry, tylko przygotowany jakiś trailer skrojony. To jest zagiera jakaś. You wanna know about us? Watch Dogsy. Seems like everyone does these days. Watch Dogs 8. It's simple. Too much money and too much money and power of love. And it's only getting worse. O, jakiś fajny ludek był. Dyski, so, dyski twarde. We decided to do something about it. Let's go. To jest Daylight, dwójka. DLC. Fortnite 2.0 albo 3.0. Yeah, Rapsa. Co to jest? Fair Game. Fair Games. Nie dla mnie. Już po showcase'ie? Możemy iść do domu? Puścili jakiś jeden trailer, jakiś gówna, kurwa, i zadowoleni. Dawać jakieś konkrety. O, jest Jim Ryan. I'm Jim Ryan. Jim Ryan. Jim Ryan. I'm delighted to be here today to introduce what's next to PlayStation 5. Jimmy od Sony. We're now into the third year of the life cycle of PS5. Zdecydowanie wolę Phila, nie? Phil jest lepszy. Lepsze bajki wyszła. Taki nawet milszy jest do odbioru, nie? Jakieś kurwa napisy? Coś ten? Today you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5 and PlayStation VR 2. And now, what you've all been waiting for. Enjoy the show. Mam nadzieję, że będzie mało pierdolenia, a dużo będzie gier. Earth, our home. Co to jest? Our way of life. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. And you could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Co to jest? Experience true freedom. Requesting air support. The freedom to travel the galaxy and secure the resources we need to build a better tomorrow. The freedom to encounter fascinating life forms and introduce them to our sophisticated technology. The freedom to make new friends
and represent the best of what Super Earth has to offer. Become part of an elite. Przez chwilę myślałem, że to jest ten Starfield, ale przecież Starfield jest tylko na Xboxa i na PC. Spread prosperity, liberty, and democracy. Become part of something larger than yourself. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Helldivers 2. PC-ty PS5. Ale tak na pierwszy rzut oka mówię, kurwa, co tu robi Starfield, nie? To taki tam gierka koopowa. Nic nadzwyczajnego, nie? Ale no wydają coś, nie? Ale to są takie dla mnie indory, nie? Gry indory, tak zwane. Czekamy na coś konkretniejszego. No co to będzie? EA Originals. Ojoj, o jak gry od EA to już się boję, nie? Te gry od EA to mi się od razu przypomina ten Atem? Czy to się nazywało? To taki był niewypały, nie? Takie też widzę coś podobnego, tylko z perspektywy trzeciej osoby, nie? Anthem 2, właśnie, no i to może jest Anthem 2. Jak od EA to mi od razu Anthem, nie? Ale Anthem było niewypałem. To jest taka chyba próba właśnie Anthema, coś mi się tak wydaje, kurde. No, nawet takie smoki są. Takie, siema szpanio, takie połączenie rycerzy z magią, jakimś fantazy, czymś współczesnym. Siema jeszcze nie ma. Jak wiadomo, że wszyscy czekają na Spider-Mana 2. I jakieś inne stosiki. Ale no, to już lepiej wygląda. Immortals. Ale od EA to tak. Nie bardzo. 505 Games. Tutaj jakaś apokalipsa. Chyba to zombiale znowu jakieś. Albo co to będzie? Cyberpunk. Też jakieś fantazy. Dużo widzę, takie w przyszłości teraz gier robią, nie? Czekaj, to jest ten. Ja tą postać kojarzę z jakiejś gry. Jak ta gra się nazywa? To mi się kojarzy z jakąś grą. Będzie druga część. Ghost Runner, właśnie. Ghost Runner 2. Od razu skojarzyłem po tym mieczu i po tej masce, z tym, że ja w Ghost Runnera nie grałem, nie? Szkoda, że nie zrobię Infamous 3. Mi się wydaje, że te uniwersum jest wypompowane, szpenio. God of War uniwersum jest wypompowane poniekąd, także wiesz. Knowing you have only 66 days to live. Jakiś horror będzie? Nie, to jest jakiś samuraje, coś pewnie a la Dark Souls'y, to już też nie dla mnie, podejrzewam. Chociaż na pierwszy rzut, albo co to jest? Final Fantasy chyba, nie? Albo co to jest? Tsushima dwójka? Raczej nie. Nie, to będzie jakieś takie Dark Soulsowe coś.
ewidentnie, tak, Dark Soulsowe. No to nie są gry dla... nie och trójka, o, może być też. Ale to nie są gry dla mnie, nie? One fajnie wyglądają. I są na pewno mega grywalne, ale to nie jest ten... to nie jest... te gry, w które ja lubię grać, bo ja nienawidzę tych trybów Dark Soulsowych, że giniesz, kurwa, jak opierdolony 20 razy pod rząd, nie? I jednego bossa ubijesz 3 dni, nie? Ale są friki, co w te gry grają i spoko robią, nie? No zapowiada się tak generalnie spoko, nie? Fajnie wszystko tu wygląda, ale to na pewno nie jest dla mnie, nie? Dynasty Warrior też, nie? Nie, ja grałem Chester. Grałem w Dark Souls 1, co? Znaczy się Dark Souls Remake na PlayStation 5. Wytrzymałem 10 minut na tej grze. Nie są gry dla mnie, nie? Nie mam do tego nerwów. Nie lubię tego rodzaju gier, nie? Katushima zajebista, okej, okay, ale chyba mać takie coś, to nie. Może być nie. Widzę, że jest się ten, że się dużo dzieje, nie? Master. Time is not on his side. All we have to do is wait. Yes. Let's kill him with time. Też nigdy. Phantom Blade Zero? Phantom Blade Zero. Kompletnie jakieś nowe IP. Knowing you have only 66 days to live. Get my heart back. PS5 tylko ekskluzyw. Ale to jest takie, tak jak mówiłem, Dark Soulsowe, nie? Ładnie się prezentowało, ale... No ty, Chester, lubisz takie giery, no to wiadomo, nie? Już jakiś indoor od razu, kolorowy, to już... Ale takie gry też ludzie lubią, nie? Takie indykczki. Ja tak obstawiam, że to będzie Souls-like. Trzeba poczekać, że gra się pojawi, nie ma żadnych dat, nic. Jaki to będzie... Gatunek, gatunek gry, nie? Takie tytuły, co teraz pokazują, na przykład ten tutaj, to takie gry, moim skromnym zdaniem, najlepiej by wypadają na Switchu, nie? Takie jest moje skromne zdanie, nie? Nie wiadomo, co to będzie. Prezentowała się zacnie, nie? Ale... Moim skromnym zdaniem może być Souls-like. A new world awaits you. Full of dangers. Tutaj co? Coś na VR-a? Bo VR 2 też miał być, nie? Things that I in my garden could never have imagined. Think of the world we could build if we believed in ourselves. Wygląda jak z tego filmu Ja Robot z 2000, nie wiem, 1-4 roku z tym Willem Smithem, nie? To face the universe.
universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. So much would be possible if we believed, if we still have faith. Talos Principle. Jakieś takie chodzenie podejrzewam, ale nie pisze, że to jest VR. Moim zdaniem ta gierka prędzej pod VR 2, nie? Tu jest znowu jakaś kolorowa, jakiś indoor. Będziemy ptaszkiem grać? Nie, ptaszek się rozłożył i kwiatuszki z niego wyrosły. Powiem szczerze, niewiele mogę wywnioskować z tego, co widzę na ekranie. Co to jest za typ gry? No zdech wilk. No. Umarł. Odochnął. Te demony się tylko pojawiły, żeby ubić wilka dupnego. Wow. Dobry motyw. Okami trochę inną miała oprawę. Neva. Boże, dopiero w 2024 i to taki jeszcze nic z tego nie można było wywnioskować, nie? O, Sea of Thief, podróbka. Cut Quest? Co to ma być? What the fuck? I taka gierka na Nintendo Switcha, nie? Jedynie. Ja bym nie chciał tego odpalać pełnoprawnie na PS5 ani na Xboxie, nie? Tylko też 2024, ale szczerze powiem, jeszcze na PS4 nawet to wychodzi. Ja pitole. Znaczy dobra, tu się może jeszcze nie będę czepiał, że to na PS4 wychodzi, bo to jest taka gra indyczek, nie? Ale z tego co mi wiadomo, to oni mieli już wsparcie. W 2024 skończy, to znaczy z rokiem 2023 koniec wsparcia na PS4. No ale dobra, te indyki jeszcze będą wychodzić, nie? Tutaj co? Wygnęluję. A to już... Aha, bo tam była trójka, to już trzecia część Katkueta. Questa. Fortnite 2. Brawo. Ale bym grał. Kurwa, ale bym ciorał. Esu. Kupię PlayStation Plusa, żeby to pograć. To może być dobry tytuł. Na premierę za 300 wybiorę. Jak nic. Nie, biorę tę edycję Deluxe Premium. Za 400, nie? Bo chcę mieć ten pistolet, to pianą strzela. Ja wiecie co oni skopiowali? Platuna z Nintendo Switcha. No bez kitu, no to jest taka kopia z Platuna, nie? Już to widać.
kolorujesz sobie mapę, nie? Tylko kolorujesz pianą. No, w Splatoonie farbami lecisz, a tu lecisz pianą, nie? O kurwa, no to poszli totalnie po bandzie, moim zdaniem, bez jaj, nie? Jak to się będzie w ogóle nazywać? Blum, blum, blum? Jeszcze niech Mario skopiują i będzie wszystko. Mówię. Ready for the Foam Star Party? Star Party. Foam Stars. No, mówię, to taka kopia z Splatoona, nie? Square Enix. Wow. Square Enix to już idzie na psy, moim zdaniem, nie? Welcome to the Land of Mojo. Here we find Land John, of Mojo. The plucky squire and his friend, Violet Thrash. Wiesz, tu ja nie mówię, że ta gra będzie zła. Platinum odniósł duży sukces na Nintendo Switcha, nie? No ale po raz kolejny PS4, PS5, no czyli jakby nie bardzo Sony chce się odciąć od starej generacji, to znaczy ja podejrzewam, że wiecie, jak to będzie zrobione. Będzie zrobione tak, że te tytuły, które są dużymi tytułami AAAAA, już nie będą wychodzić na PS4 ze względu na ograniczenia, ale takie tytuły, które są indyczkami, jakimiś grami z niewymagającą grafiką, no to oni to będą wypuszczać na PS4. Z jednej strony spoko, nie? Z drugiej strony średnio. Ale cały czas przewaga PS4 na rynku miażdży przewagę PS5, a to wszystko to wiecie, to jest kasa, nie? Finanse, cash. Nie będą chcieć zarabiać pieniądze, tym bardziej, że muszą rywalizować z Game Passem i muszą sobie jakoś odbijać koszta i pieniądze. Siemano, bo... Siemano. O, Minecraft. Albo Lego Minecraft, albo... Nie wiem, co to jest w ogóle. Konkurencja dla Minecrafta. Tak jest, grubo jest, nie? Same hity odkładam po 300 zł na każdą grę, bo są tak wspaniałe te gry, że muszę je mieć wszystkie na premierę, nie? Muszę kupić, na półkę odłożyć. Jestem kolekcjonerem, zbieram gry. Dokładnie, płacek za prezydenta, nie? Teardown. Też na PS5. A czemu nie na PS4? Ej. W tym roku. Ale jestem... Posmutniałem trochę, bo sądziłem, że Teardown będzie na PS4 też, nie? Czemu nie będzie na PS4? Halo, Jimmy. Jimmy, halo. Dobra, czy jest jakiś stosik w końcu? Coś konkretniejszego, jest jakiś robal. Mrówki. Wyglądają obleśnie. Nie mam Mateusz Dębski, nie mam zielonego pojęcia. Znaczy są, ale na razie indory są, nie? No większość na PS, ale kilka tytułów na PS4 wydają równolegle z PS5, więc... Wiesz, o, żaba nieżywa. A czy wiecie, no, każdy by chciał, żeby odpalili showcase'a jakiegoś i na showcase'ie zapuścili na przykład 10 trailerów samych hiciorów, nie? Takich grubych tytułów, ale to no nie. Chyba około godziny Chester, z tego co kojarzę. Dużo też gier pokazują... O kurde. Dużo gier pokazują od różnych twórców, nie? To na razie nie wiadomo, co to jest. Wszyscy się zażerają, nie?
Metal Gear Solid Remake. Ja, trójeczka. O, oh, jeez, yes. 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 Brawo. Biorę na premierę, stary. Biorę na premierę, kurwa. Ja tą część przeszedłem chyba z 4 razy, nie? Uwielbiam ją. Było w przeciekach. O, oh, Jesus. Ale to nie jest Metal Gear Solid 3, tylko Metal Gear Solid jakiś trójkąt. Ej, no nie, dobra, w końcu jakiś to... To na pewno kupię, nie? To muszę to ograć. Coming to PS... na PS5. Prawda, nie pokazali za dużo, nie pokazali nic konkretnego, ale potwierdzili przynajmniej, że Metal Gear Solid powstaje. I jeszcze jakaś Master Collection wychodzi. O, ciekawe, ale już HD jedna była, nie? To ileż to będą tego wydawać? To jedną, znaczy właściwie tak, ten tytuł z tym samurajem, co był, spoko wyglądał, chociaż ten typ gier chyba nie dla mnie. I na razie z tego showcase'a na pewno to na 100% bym kupił i to pewnie kupię. No to jest Metal Gear Solid 3, nie? Remake. To jest obowiązkowy dla mnie tytuł, nie? Nie, no remake wychodzi trójki tylko. A oni tam jeszcze wypuszczają jakąś collection HD jedynki, dwójki. Trójki. Nie wiem po co. Wydają trójkę remake'a i oprócz tego wydają jakąś collection, nie? Ale w tej kolekcji to tam niewiele podbiją poza rozdzielczością, no nie wiem co tam mogą zrobić. HD wersja, no, tylko że nie wiem jaki jest sens wydawania po raz kolejny HD wersji, jak już na Xboxa 360 na PS3 HD są. Przynajmniej dwójka, trójka, nie? Ale Metal Gear Solid 3 Remake biera na bank. Będzie zacna produkcja. Zobaczcie, że tą grę za 4 razy lekko ukończyłem, nie? O, jest Assassin's Creed chyba. Mirage albo coś innego. Nie, Square Enix. Co to będzie? To jakaś gra? No nie ma, no i dlatego znowu wydają na PS5 HD Collection, no takie trochę dojenie, kurczę, to jest ten, Final Fantasy. Ja remake'a trójki MGS-a biorę, nie? To nie ma to tamto, nie? Będzie ciorane. To jest Final Fantasy, ale ten Final Fantasy przecież premierę ma, nie? Jakoś teraz, nie? W czerwcu albo kiedy. Ale ja wam powiem, że widzicie, ten Metal Gear Solid jest takie trochę dziwne, bo licencję na MGS-y posiada Konami. Twórcą jest Hideo Kojima, ale Hideo Kojima nie pracuje w Konami już. Robi gry dla studiu, robi jako studio niezależne na Xboxa i na Sony. I jak to jest kurwa zrobione licencyjnie, że oni mogą MGS-a zremake'ować? To muszą mieć jakieś pozwolenie chyba, nie? Od Konami. Ja nie wiem jak to działa. Nigdy nie grałem w Final Fantasy. Znaczy się, no nie jest to gra dla mnie, nie? No chyba tak, no. Chcieli się dogadać.
No ale tam już na przykład Konami nie ma tych nazwy Konami, nie? I w ogóle było dziwne, bo nie było to Metal Gear Solid 3 Snake Eater, tylko Metal Gear Solid Snake Eater i jakiś taki trójkącik zielony, to ja nie wiem, jak ten trójkącik zielony mam odczytywać. Metal Gear Solid trójkącik Snake Eater, czy jak? Nieważne, w każdym razie na PS5 wychodzi, ale wiecie co, to może być też tak, że Sony wykupiło ekskluzywność roczną, nie? I na przykład rok czasu będzie na tym, to możliwe, rok czasu będzie na PS5, a potem może być konwert na X pudło, nie? I'm trapped here in this nightmare. O, jakiś horror. Every word is a step forward. The darkness. Alan Wake? I'm glad you're on this case with me, Anderson. Alan Wake jest przecież dwójka. The victim was one of their own. Alan Wake, dwójeczka. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew Alan. Remedy. Alan Wake. Dobrze, że jedynkę trzasłem, ale ja wam powiem, że ten Alan Wake nie urwał mi dupy w ogóle, nie? Was playing a game with them. Killer left a message. Powiem wam, że mi się ten Alan Wake nie podobał za bardzo. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Więc trójka, myślę, średnio mi te. Dwójka Alan Wake'a raczej. Znaczy wygląda spoko, nie? Tak generalnie tutaj z tego wszystkiego, nie? Jeżeli oni to utrzymają, o właśnie, jakimś konwercie takiego horroru bardziej, będzie fajnie, ale nie gra dla mnie, nie? Mi tak średnio, dodatek nie grałem w ogóle, ale słyszałem, że dodatek do Alan Wake'a, ten American Nightmare, czy jak to było, był podobno tak beznadziejny, że to masakra, nie? No Alan Wake 2, no. No ja raczej... Ja raczej nie ten. Nie będę kupował Alan Wake'a. Nie mówię, że to zły tytuł, ale jedynka mi jakoś bardzo nie porwała. Jest Assassin's Creed Mirage. Bushido. Reboot serii. Gra ma być liniowa. Ubisoft Origins. Albo co to jest? Bo to jest ten Origins kurwa remake. Nie, to nie jest Origin, to jest Mirage. Znaczy się, wiesz co, oni już z tym Assassinem Mirage chcieli wrócić do początku Assassinstwa. Na zasadzie chcieli się wyrzec sandboxów. Pierdyliardu miliardów tych wszystkich znaczków na mapie i podobno Mirage będzie grą liniową na chyba 20 godzin, nie? To nawet by mi pasowało. Może bym się skusił w końcu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Tak podchodzę też do tego Assassina z przymrużeniem oka, nie? Właśnie tak, Mateusz, to jest właśnie ciekawe, że ma bardzo taką lejtową cenę jak na nową grę, bo podstawową edycję widziałem na Perfect Blue do zamówienia w preorderze za niecałe 200 zł. A edycję jakąś tam Deluxe za 220 na PS4 też wychodzi. Ale to nie jest ekskluzyw PS5, PS4 przecież. Jeszcze na Xboxa wychodzi, to oni kurwa pokoju. Ach, gdzie są? A, dobra, easy. Powiedzmy, że na razie można zaliczyć do tytułów dobrych. No,
ten final, co to było? Samuraje, Metal Gear Solid, no i Mirage, nie? Bo reszta tytułów, które teraz pokazują, same Indory, nie? Indory, Indory! PS4, PS5. Jak mówiłem, takie tytuły indykowe to jeszcze dobra, jeszcze to może jakoś tam usprawiedliwić, nie? Ale już tytuły większe uważam, że nie powinny wychodzić na starą generację. Oczywiście, że muszą być indyki, ale jak najbardziej się z tym zgadzam, nie? Oczywiście, że tak. Ja nie twierdzę też, że indyki są grami z kiepowatymi krapostrzałami, bo niektóre indyki jak na indyki są grami naprawdę dobrymi, nie? I nawet są, tak jak napisać, lepszymi niż pełnoprawne tytuły 3AA, nie? Także tak. Zgadzam się, nie? Już ludzie lubią takie gry, nie? No ja takich gier nie lubię, no ale ja to tam mam taki swój... Twoje takie skrzywienie do tytułów, mnie to takie gry nie, tak jak ten tytuł też mnie nie porywa. Znaczy on na pewno nie mówię, że będzie złym tytułem, bo znajdzie pewnie odbiorców, ale to nie dla mnie granie. Ale powiem wam, żebym zobaczył jakąś bijatykę nową. Bo poza Tekkenem, poza Street Fighterem, poza Mortal Kombat, to nie ma nic na rynku, bo Soul Calibur umarł śmiercią naturalną i zobaczyłbym jakąś dobrą bijatyczkę, nie? Taką, jakieś takie nowe IP, nie? Bo nie ma, bijatyki też słabo leżą, nie? Capcom, co Capcom pokaże? Street Fighter? Co to jest? Co mi pokażą? Street Fighter. I've crossed paths with many during my journey for true strength. I've also met my share of Street Fighter też jakoś wychodzi, nie? Za niedługo. Tylko co wiem. My journey knows no end. I will continue to do what I have always done. When you said you were seeking strength, despite having no real need to do so. Honestly, I thought you were a complete idiot. Masters, he was set up. I'm not nearly strong enough to chase after a monster like that. It's probably worth looking into this nice shawl business. Kiedyś grałem w jakiegoś Street Fightera. Ale to było 15. Was it simply a trick of the senses? 17. Bison, kurwa, nie wiem. 20 lat temu. Może, nie wiem, kupę lat temu, nie? Ale nie byłem fanem Street Fightera, nie? Ja tam zawsze lubiłem Tekkena, Mortala, nie? To takie dwie bijatyki najlepsze dla mnie, nie? Pre-order now, dostaniesz pierdyliard gówna cyfrowego za jedyne 400 zł. Jo, jo, jo. Tak mnie boli, że te cyfry są takie drogie. Kurwa. Zamiast te cyfry być tańsze albo w takich samych cenach jak pudełka, to są droższe, nie? Ja bym podał taki głupi przykład, nie? F1 2023 płyta kosztuje 289 zł. Edycja podstawowa cyfrowa kosztuje 360, a edycja jakaś tam zajebista, w sensie 3 dni wcześniejszego dostępu kosztuje 460 zł. No to jest jakieś chore ceny, nie? Co mi się wydaje, że boom na bijatyki po prostu już przeminął, nie? Na rynku tylko zostali grubi gracze i tyle w temacie, nie? Już tak bijatyki nie są po prostu popularne. To się nie sprzedaje, nie? Mi się tak coś wydaje, że ten nowy Mortal Kombat może się okazać lekką kupą, nie? Za 800 plus sobie kupisz,
No, najpierw bym musiał stuknąć dziecko, nie? Masz tam jakąś pannę? Wolną u siebie? W miasteczku? Ten to można pomyśleć, nie? Ja bym od razu celował w dwójkę, nie? Nie, coś by się znalazło, mówisz? Dla wesołego grubaska. Słuchajcie, dobre cycki w trailerze. Dobre cycki w grze to zawsze plus jeden, nie? Taka złota zasada. Co to jest? To jakieś kolorowe, latające coś. Oh yeah. No dużo tego jest faktycznie. Pepem jak tego szalali. Jakieś anime, robociki, kurwa, jakieś fantazy. To fakt, dużo tego jest, no. Tower of Fantasy. Nie pokazali kiedy, co, na co, czemu, dlaczego. Co? Jakaś inna gra już? Capcom. Co to będzie za tytuł? Dragon's Dogma! Wow! Dwójeczka? Ale to dwójeczka była chyba, nie? Dragon's Dogma, czy nie? Ja kiedyś chciałem w te Dragon's Dogma pograć, ale... Lałem. Lałem. No, takie gry trzeba lubić, nie? Tak mi się wydaje, bo dwójka chyba była. Tam były takie duże zarzuty do Dragon's Dogmy, że AI NPC-tów, którzy z tobą grają, byli po prostu tak debili, że się nie dało grać, nie? Tyle słyszałem. Dragon's Dogma 2, ale to jest kontynuacja, remake? Co to jest? Nowa część, kurwa? O, jesteś na VR ewidentnie. Ten Night Freddy's, czy to się nazywało? And to find a job that treats you mostly with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are. Ale było już napisane. No, ale było napisane, że to nie jest aktualny gameplay z gry, że się pewnie może zmienić, nie? Also, there were no other applicants. So strap yourself in and get motivated. No, Five Nights Freddy's, no. Tych Nights Freddy'sów to było chyba z 8 części, nie? Five Nights at Freddy's Help. Help Wanted, tak się to nazywa? Dwójka, bardzo głupia nazwa, nie? Dużo nie pokazali. O kurwa. Prawie się zesrałem. Jim, dawaj Spidermana dwójkę, dawaj Wolverina, no VR.
Muszą tego VR-a promować, bo w danej dupie są. Resident Evil 4 VR, proszę bardzo. Powiem wam szczerze, Resident 4, o ile wioska w czwórce i zamek już trochę gorzej, a potem to już wiadomo, że to się zrobiło totalna akcja i rozpierdol, nie? I tak. Wiesz co, tylko że oni się mogą wycwanić. Mogą się wycwanić i na przykład wydać to płatne, nie? Ale ja powiem szczerze, że graficznie aż tak mocno nie odbiega od normalnej wersji. Widać, że ten VR tą grafikę ma dużo mocniejszą, nie? Ale to dalej z developmentu, także nie wiadomo, kiedy to wyjdzie. Forgive me, Father, for I've sinned. Red Dead Redemption, kurwa, na VR. You see, everything started 2 years ago when I met Fred. And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately, I've started to develop some destructive tendencies. Whoosh! To Red Dead Redemption nie jest. Hello, uglies. Bla 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 bla. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Okay, very overprotective. Bo jakiś dodatek do tego. I'd love to sit here all day, chew your ear off. Jak to się nazywa? Dead Island? I'll be right out, boy. Dwójki. But as you know, Dead Island, no Dead Island, no. Catch you later, Fred. Może? Bo coś kompletnie innego. Nie, Arizona Sunshine 2. Kompletnie co innego. No to takie nawet ciekawe, nie? Nawet. A to jest track dwójka. Nie, to nie będzie kantus, to będzie co innego. Zajebiste, 4 na 10. Chatter referring to neurosynaptic tech, but they've gone dark. I don't have to remind you what's at stake here. We need that intel by any means necessary. No, wiesz co, też takie pierwsze skojarzenie miałem, że to jakiś Hitman, ale to raczej nie będzie Hitman, nie? We're out of time and out of options. We've got to go in. Yet another lamb to the slaughter. Well, come on then. Let's see what you're made of. Impressive.
This is my mind. My war. My rules. I need you to focus. The clock is ticking. You have to adapt. Back again? Pathetic! Your heroics mean nothing! You're getting close. You're approaching the center of his subconscious. You think you're a threat to me? I'll never talk! They'll never break me! Inapcy! No ale coś na tego VR się dzieje, nie? Już tak potencjalnie parę gier zaprezentowali. O! Beat Saber. Tylko, że tak, prawa autorskie będą takie masakryczne na tym Beat Saberze, w tej piosence, że mi na bank zablokuje ten materiał. Także sorry, ale pooglądamy sobie kurwa bez dźwięku, aczkolwiek wydaje mi się, że pewnie i tak dużo będzie claimów, które dowalą się na YouTubie, nie? Ale powiedzmy, że to muzyczną całkowicie wyłączymy, nie? Ale Beat Saber to nie wiem, co to będzie. Beat Saber 2. Niewiele się różni graficznie, nie? Beat Saber. Znaczy ten był Beat Saber po prostu przerzucony z innych, kurwa, platform, nie? Tak, dokładnie, muszą na... Ale oni zapowiadali, że na Showcase będą pokazywać gry na VR-a w przygotowaniu, więc to nie jest dla mnie niespodzianka, aczkolwiek mówię, no muszą ruszyć VR-a, bo sprzedaż tego była tragiczna, znaczy tragiczna. Oni na rynek wypuścili chyba, nie, znaczy wyprodukowali za 2 miliony, nie? A sprzedało się tam 275 tysięcy. Cena też zaporowa, no 3 kafle, słuchajcie moi drodzy, że za 3000 macie PS5, a jakby ktoś chce zagrać VR-a, to musi wydać 3 kafle na VR-a, 3 kafle na PS5, to macie, słuchajcie, 6000. Kurwa, za 6000 możecie dużo rzeczy kupić, możecie kupić samochód, telewizor, możecie to odłożyć, to jest szeroki wybór kupna za 6 kafli, nie? Więc kurwa, wiecie, no. Która się zepsuła. Maraton. Bungie. A Bungie to nie byli ci, co robili Destiny? Tak mi się coś wydaje. Dobrze mi się wydaje. Bungie, Destiny robili. Oni Bungie kupili, nie? Sony kupiło Bungie. Mogliby jakiegoś Resistansa nowego wpierdolić, Killzone'a, jakiegoś fajnego, nie? Albo coś takiego. I don't even know where to begin. Destiny. So much. Trójka. We're slaying gods. Ja nie grałem w tą grę w ogóle. Vanquish nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Albo dodatek faktycznie, no też może być, nie? No ewidentnie to jest Destiny, tylko pytanie, czy to jest jakieś Destiny 3, czy to jest jakiś dodatek? Destiny 2 The Final Shape. Ciekawe. Starfield. Concord? Co to za gra? Nie, to jest firma. Concord. Jakieś podróżowanie w kosmosie.
Spider-Man. Gran Turismo. Film? To nie film, pokazuję Gran Turismo. Co oni, kurwa? Co to jest? Nie przypominam sobie, żeby w Gran Turismo była tak realistyczna grafika. Ja myślałem, że to jest showcase, gdzie będą pokazywać gry, a nie filmy, nie? Ja bym chciał, kurwa, obejrzeć filmy, to bym zobaczył jakiś inny pokaz, nie? O, zajebiście! Film. Yeah. Yamauchi może w chrupkach dodawać film z Gran Turismo. Już koniec? Thank you for joining us today. Before we get into our final game. A nie, już myślałem. Jimmy, ja myślałem, że ty mnie fuja ładujesz, że to koniec, kurwa. Ty sobie nie rób takich jaj, Jimmy. Tu wszyscy czekają na te Spider-Many, a co ty, Jimmy, robisz? Jimmy, ty nie rób sobie jaj. Co to jest? Co to ma być? HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. We look forward to sharing more information in the near future. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds. Co to jest w ogóle? Next generation audio immersion to PS5 and PC. They simultaneously connect. Mój Boże, Jimmy. New wireless technology will deliver lossless audio with low latency, giving you outstanding sound quality. Tablet z tymi spadami. Jakie luje, skopiowali Switcha pod jakot. Jimmy, dawaj kurwa te gry, bo ja tu siedzę już ponad godzinę. Metal Gear Solid w końcu. No co to jest? Nie, to nie jest Metal Gear Solid. Co to jest? Jimmy to... No nie wiem właśnie, widzi... Ale no nie mają co robić z pieniędzmi chyba. Jak se kupisz tableta do remote playa, to jeszcze sobie masz kupić słuchawki za 500 zł, czyli wiesz. Ja podejrzewam, że ten remote tablet z padzikami będzie kosztował 2000, do tego z jakieś 500 zł słuchawki, nie? Tragedia. Raven myśliwy. Albo co to jest? Wiecie, kto to jest Kraven Myśliwy? To była taka postać, która była przeciwnikiem Spidermana. I w planach była też, w planach był też film Kraven. Mi się tak kojarzy z tym Kravenem poniekąd, ale nie pasuje mi kitka z tyłu. Nie, to nie będzie Kraven. Nie, to jest Kraven Myśliwy. Ewidentnie. Light the fires. The great hunt begins. Dawajcie nazwę. Six months later. To mnie ciekawi. No.
jest Spider-Manem. To jest Spider-Man 2? Grana. Wygląda na to, że to Spider-Man 2 jest. Jednym z przeciwników będzie Kraven. Kraven był przeciwnikiem Spider-Mana. Mówisz Maciej, że chujowy ten showcase? Lizards across the river. I'm not gonna make it in time. Switch no, Spider-Man 2, bo to tam Moralesa. Lizard. Come on it. Sounds like Kraven's checking off his. We don't have much time. Move. Guess we'll chat later. Genki, the lizard's loose at the fish market. Must be sushi night. You still got the hunter drone you hijacked? Been really tough hiding it from my mom, but yeah, I'll boot up and see you there. They got here fast. Can't let him find Connors, or he's done for. No Spidey... Spidey to jest pewniak, nie? I zapowiedzieli, że to będzie gra singlowa, nie? Żadna koopowa, tylko singlowa, stricte singlowa opowieść. Więc bombastycznie. No ja dobrze się bawiłem na Moralesie, na Spider-Manie podstawowym. Nawet powiem szczerze, że Moralesem mi się lepiej grało niż podstawowym Spider-Manem, bo Morales miał ciekawsze te skillsy, nie? Więc Spidey to jest pewniak do grania, do kupienia, ale powiem wam, że jak ja bym był na miejscu Microsoftu, szczerze, to ja bym podbijał w uniwersum z tego Supermana, bo uniwersum Supermana jest jakby niezagospodarowane przez nikogo i mógłby Microsoft wyłożyć pieniądze na jakąś naprawdę dobrą grę o Supermanie. Bez kitu. Uważam, żeby to mogło wypalić. Jakby dobrze tą grę przemyśleli, dobrze ją zrobili, myślę, że Superman byłby dobrym tytułem, nie? Widać, co zrobili ze Spider-Manem. Co Sony zrobiło ze Spider-Manem, nie? Odnowili tego Spider-Mana względem tych części, które wychodziły i tytuł jest naprawdę zacny. Więc ja uważam, że Microsoft mógłby podbijać w Supermana, nie? Również popieram. Tylko, że z MGS-a nie pokazali żadnego gameplaya. CGI-a pokazali. Ale jest nadzieja, że faktycznie robią tego MGS-a. Samurai bardzo, bardzo ciekawy tytuł, ale nie dla mnie pod kątem, myślę, Dark Soulsów. No i przynajmniej ze Spider-Mana pokazali jakiś urywek gry, nie? Bez kitu. Co to jest? Spidey Venom. Bardzo dziwne jest, że Peter Parker jest Venomem. The building swarming with hunters. Any sign of Connors? Yeah. Genki's tracking him. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, I mean. But the date isn't complete. Okay, I think I got a lock. Genki, wait, eat you. That wasn't me. Me neither. I don't even have a stomach, so... Let's go! Hey,
Wiesz, no bo w bajkach Spider-Man miał symbiota, nie? Przez jakiś czas. Więc podejrzewam, że to będzie fabularnie wyjaśnione w jakiś sposób. Na pewno jakoś go pozyskał Venom, czy też symbiot przyleciał na ziemię, bo to była skała, z której taka ciecz się tam, że tak powiem, wypulała i to był ten cały symbiot, więc podejrzewam, że to w jakiś ten sposób będzie wykorzystane. Aczkolwiek później wiemy, że symbiot przyczepił się do Brocka, nie? Brock się stał Venomem i był bardzo, bardzo brzydkim Venomem, nie? Także jakoś to będzie wytłumaczone, to jest jeszcze jakiś urywek z gry. Ale jest Kraven, to mnie szokowało, bo nie spodziewałem się Kravena, że w dwójce Spidermana wystąpi, nie? No poczekamy, zobaczymy, nie? To Spider-Man się zapowiada naprawdę zacnie, nie? Dobry tytuł. No i faktycznie gameplay Spidermana uratował showcase'a, no kurwa, no bo tak trochę biednie było, nie? Za dużo tych ciekawych gier nie pokazań. Ale ten Lizard Jaszczurka to tak trochę moim zdaniem design spierdolony jest. Jakieś takie dziwne kolce. Good, Pete. I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. No, Venom trzymał kontrolę nad swoim gospodarzem i sprawiał, że stawał się coraz bardziej zły, więc tutaj widać, że Parkerowi nie działa oczywiście to, że jest czarnym Venomem. Że ma tego Venoma, ale no kawał dobrego gameplayu pokazali ze Spider-Mana 2 i tutaj jestem mega podjarany, będzie spoko, dużo zabawy. O, to jest dobre, nie? To jest czwarty chyba tytuł z tego showcase'u, który dawał radę i dał radę, nie? Znaczy na tym pokazie Spider-Mana pokazali najwięcej, natomiast reszta gier słabo, szczerze powiedziawszy, no MGS-a nie pokazali nic poza CGI-em.
Te samuraje, okej. Co tam jeszcze było? Trzy takie tytuły w sumie fajne, nie? Powiem tak, jakbym miał kupować oczywiście na day one od razu preordery, premiery i te sprawy, no to jest Metal Gear Solid i Spidey u mnie, nie? Chester Samurai, MGS Spidey, nie? Także ten, u mnie Spider-Man i MGS z tego showcase'a. Natomiast myślałem, że pokażę Wolverina jeszcze, bo też jest z produkcji, mogli coś więcej z tej gry w końcu pokazać, nie pokazali. Tak, taki showcase'ik, powiem szczerze, 6 na 10, nie? Nie urwało dupy. Moim skromnym zdaniem. Oczywiście parę gier na VR-a, nie? Ale to mówię, to nie jest target dla mnie, nie? Mnie najbardziej interesował Spider-Man, najbardziej mnie interesował MGS, nie? Trzymaj się, Chester, na razie. Także te szpile mnie interesowały najbardziej, nie? Także tak ocenię tego showcase'a 6 na 10. Dupy nie urwało. Mega źle nie było, ale też jakoś... Mega rewelacyjnie też nie było. Dobra, to chyba tyle showcase'a. Nic więcej chyba nam już nie pokażą. Także tak mówię, MGS-ik i Spider-Man 2. To są Day One. Day One dla mnie, dwa tytuły, które ja tutaj chcę na pewno kupić i które na pewno sobie tam kupię. Natomiast reszta gier, kwestia gustu. Z tego co kojarzę i z tego co pamiętam, to lecą oceny 6 na 10, 1 na 10, 0 na 10, 10 na 10, 7 na 10, 3 na 10. Ludzie tak średnio zadowoleni z tego showcase'a. W każdym razie, moi drodzy,